nóż w wodzie w przeciwieństwie do tego drugiego filmu, który Państwo dzisiaj zobaczą, całkowicie wychodzi poza krąg historycyzmu polskiej szkoły filmowej. Polański w roku 1959, tuż dosłownie po skończeniu Polskiej Szkoły Filmowej, został członkiem zespołu filmowego Kamera. Miał 26 lat, za sobą kilka naprawdę bardzo dobrych etiud filmowych, zrealizowanych oczywiście w szkole filmowej, takich jak na przykład Rower, Uśmiech Zębiczny, Morderstwo, Rozbijemy Zabawy, czy nagradzane na festiwalach Dwaj Ludzie z Szafą. I nadszedł okres, aby zadebiutować w pełnometrażowym filmie fabularnym. I swój pomysł na film Polański przedstawił swojemu mistrzowi ze szkoły filmowej, a zarazem też kierownikowi artystycznemu właśnie wspomnianego przeze mnie zespołu filmowego, czyli Jerzemu Bosakowi. Plan był następujący. Będzie to, znaczy ma być to thriller, klasyczny thriller. Małżeńska para przyjmuje na jacht młodego autostopowicza, który nagle znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Polańskiemu w tej historii przede wszystkim chodziło o ukazanie interakcji pomiędzy bohaterami, interakcji pomiędzy bardzo zantagonizowanymi osobowościami, stłoczonymi na dodatek na niewielkiej przestrzeni. Ten pomysł Bosakowi się bardzo spodobał i zaproponował Polańskiemu, aby do pracy nad scenariuszem wziął Jakuba Goldberga, reżysera również z Łódzkiej Szkoły Filmowej, bardzo dobrego znajomego Polańskiego. Polański na to przystał bardzo chętnie, natomiast ta wspólna praca nad scenariuszem nie szła im zbyt specjalnie. I pierwsza wersja, dosłownie taki, można powiedzieć, szkic tego pierwszego scenariusza, taki szkicowy zarys w formie noweli scenariuszowej, niestety został odrzucony przez władze kinematografii. Miał zupełnie też inny tytuł. Mianowicie wymyślili dla niego tytuł Agrafka, Fajka i Muszki. Wtedy na szczęście na ich drodze pojawił się Jerzy Skolimowski. Postać już wówczas bardzo znana, bardzo barwna. Skolimowski w tym czasie przyjechał do Łodzi, aby zdawać egzaminy do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Został do tego namówiony przez Andrzeja Wajdę. Wcześniej mianowicie Andrzej Wajda stwierdził, że rzeczywiście Skolimowski ma talent, obserwując go w czasie pracy nad scenariuszem do filmu Wajdy Niewinni Czarodzieje. Ten scenariusz oczywiście nie pisał sam Skolimowski, współpracował z nim Jerzy Andrzejewski. W tym okresie czasu poza tym Skolimowski był już świeżo upieczonym członkiem Związku Literatów Polskich, miał ze sobą wydane już dwa tomiki poezji. Polański poznał go za pomocą muzyka Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w jednym z jazzowych klubów i od razu bardzo przypadli sobie do gustu. I to właściwie tak naprawdę dzięki Skolimowskiemu te prace nad scenariuszem nabrały tempa. Zresztą jak wspomina Polański, Skolimowski miał kilka bardzo dobrych pomysłów, które postanowili, że rzeczywiście zostaną zrealizowane. Między innymi to właśnie Skolimowski wpadł na pomysł, aby czas akcji skrócić, skondensować z 4 dni do jednego dnia. I proszę Państwa, kolejna ta wersja scenariusza została bardzo, bardzo dobrze przyjęta znów przez Bosaka, także przez Józefa Krakowskiego, który był w tym czasie dyrektorem administracyjnym zespołu filmowego Kamera. Natomiast on niestety znowu został odrzucony przez komisję ministerialną. Dokładnie zacytuję Państwu, z jakiego powodu: niedostatecznie wyeksponowanego uwarunkowania socjalnego. W międzyczasie, w 1959 roku, Polański wyjeżdża razem ze swoją żoną, wówczas taką wschodzącą gwiazdą polskiego kina, Barbarą Kwiatkowską-Las, do Francji, do Paryża, gdzie tam właśnie aktorka występuje, miała zagrać w filmie Tysięczne okno. I swoim pomysłem próbował zainteresować jednego ze znanych dystrybutorów francuskich, także producenta żony, natomiast nic mu z tych planów nie wyszło. Taką korzyścią tego pobytu we Francji natomiast była możliwość zrealizowania jednego z takich rzeczywiście też lepszych filmów krótkometrażowych Polańskiego, czyli filmu Gruby i Chudy.
Natomiast, proszę Państwa, przychodzi wiosna, mamy rok 1961. Bostaw nawiązuje ponownie kontakt z Polańskim, mówiąc mu, że według niego nadszedł dobry okres na to, żeby znowu przystąpić do prac nad scenariuszem filmu Nóż w wodzie, że być może właśnie tym razem uda się uzyskać zgodę na realizację. Niestety w kwietniu 1961 roku Komisja Ocen Scenariuszy znowu odrzuca ten projekt. W bardzo szybkim tempie Polański ze Skolimowski oraz z Jakubem Goldbergiem nanoszą poprawki i tym razem, to był czerwiec 1961, tym razem Komisja Ministerialna wydaje zgodę na realizację tego filmu. I proszę Państwa, w swoich wspomnieniach Polański nazywa realizację tego filmu takim, można powiedzieć, nawet chrztem bojowym. Towarzyszyli mu w czasie tej realizacji właściwie sami przyjaciele. Asystentami byli dobrze znajomi ze szkoły filmowej, czyli Andrzej Kostenko i właśnie Jakub Goldberg. Zdjęcia robił, no już wówczas rzeczywiście, wybitny operator Jerzy Lipman. Muzykę miał skomponować do tego filmu Krzysztof Komeda Czciński. Natomiast kłopoty zaczęły się, proszę Państwa, na etapie obsady. To znaczy nie było problemu z obsadzeniem roli męża. Ta rola jak wypisana była dla Leona Niemczyka. Problem był z obsadzeniem roli żony oraz roli chłopca. Proszę Państwa, rolę żony chciał Polański powierzyć wówczas gwieździe polskiego kina, czyli Ewie Krzyżewskiej. Natomiast ona odmówiła, mówiąc, że nie będzie się angażowała w projekt debiutanta. Chodziło o to oczywiście, że jest to bardzo niepewna realizacja. I w związku z tym zatrudnił młodziutką dziewczynę, studentkę 5 roku konserwatorium warszawskiego, którą zobaczył w bikini na basenie. Po prostu bardzo mu się spodobała. Zaproponował w związku z tym jej udział w tym filmie. Nazywała się Jolanta Tumecka i zgodziła się na wystąpienie i na zagranie w filmie Polańskiego. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o rolę chłopca. Rolę chłopca bardzo chciał zagrać sam Polański. Natomiast Bostak dość szybko mu to wyperswadował, mówiąc, że jeżeli on rzeczywiście wystąpi w roli chłopca, to raczej małe są szanse na to, żeby w ogóle skończył realizację, już nie mówiąc o wejściu tego filmu na ekran. I rozpoczęły się więc poszukiwania aktora do roli chłopca. Jednym z kandydatów był też Jerzy Skolimowski, natomiast niezbyt dobrze wypadł w czasie zdjęć próbnych. I wówczas, proszę Państwa, Polański zdecydował się, choć nie bez oporów, na studenta Wydziału Aktorskiego właśnie łódzkiej szkoły, Zygmunta Malanowicza. W tymże rozjaśniono mu włosy, uczesano tak a la, można powiedzieć, Skolimowski, natomiast oprócz tego przydano głos samego Polańskiego. Sama realizacja była też bardzo trudna. Zdjęcia były kręcone, proszę Państwa, na Mazurach od lipca do początku listopada. Chodziło tutaj przede wszystkim o ten etap, kiedy trzeba było kręcić zdjęcia na małym, około 12-metrowym jachcie. Do tego dochodzą problemy ze sprzętem. Wiadomo, jest mało miejsca, natomiast tego sprzętu i dosyć ciężkiego jest dość sporo. Plątanina kabli, wiatr, mijane mosty, żagle. Aktorzy, którzy się cały czas przecież też również po tej łodzi musieli poruszać. Około 80% zdjęć Lipman kręcił z ręki. Zresztą jak Państwo będą oglądać ten film, proszę na to zwrócić właśnie uwagę, że to nadaje takiej dynamiczności temu filmowi. Ujęcia średnio trwały 2 do 3 minut. I proszę Państwa, tak, Niemczyk i Malanowicz nie byli trudni do prowadzenia, natomiast potworne problemy miał Polański ze wspomnianą panią Umecką. To znaczy, ona była taka niesamowicie bierna, nie wiedziała, gdzie stanąć, nie pamiętała ciągle swoich kwestii, co ma zrobić. Była niesamowicie irytująca, jak wspomina reżyser. Tak więc, proszę Państwa, do wykonywania jego poleceń zmuszał ją groźbami, krzykami, czasem nawet szantażem. Poza tym problem też polegał też na tym, że Umecka nie miała pływać, więc w niektórych scenach trzeba było do tego wynająć dublerkę, ale mało tego. Z czasem okazało się, że ona ma niesamowity apetyt na tych Mazurach i zaczęła tyć. W związku z tym Polański postanowił, że zacznie wydzielać jej porcje jedzenia, czyli po prostu racjonować jedzenie. No, żeby zachowała tą piękną, zgrabną figurę, bo nie ma co ukrywać.
Dlatego przecież ją do tego filmu zaangażował do końca filmu. Natomiast powoli nad tą realizację zaczęło nadciągać czarne chmury. Nie będę wchodzić absolutnie w kwestie związane z osobistymi problemami. Takim jednym z największych problemów w tym okresie czasu były problemy małżeńskie Polańskiego. Natomiast chodzi mi o coś zupełnie innego, co miało wpływ jednak na to, w jaki sposób później ten film został odebrany przez widzów, przez krytyków, przez dziennikarzy. A mianowicie, proszę Państwa, w jednym z tygodników, wówczas bardzo znanym, bardzo wpływowym, ukazał się bardzo niesprzyjający realizacji tego filmu tekst. Autorem tego reportażu, no w sumie tak możemy to nazwać, był pan Zdzisław Ornakowski. Proszę Państwa, w sumie ten reportaż składał się jak gdyby z takich trzech części. Bardzo krótka jest ta część poświęcona samemu filmowi, natomiast większość dwóch stron, bo tyle zajmował cały ten reportaż, zajmują tak naprawdę zdjęcia. I to powiedzmy sobie zdjęcia pokazujące to, co robi ekipa pod pewnym kątem. To znaczy, to jest świetna zabawa za państwowe pieniądze. Natomiast jak wyglądał tekst? Dlatego, że to nie jest tego znaczenia. Autor podzielił go jak gdyby na trzy części. Najpierw zrobił coś w rodzaju streszczenia filmu, później mamy część, która była po prostu wywiadem z Polańskim, bardzo krótkim. I ta trzecia część, oprócz takich dosłownie kilku uwag, które związane były z tym, kto występuje w tym filmie, gdzie są kręcone zdjęcia, to było, proszę Państwa, taki rodzaj podsumowania, refleksji tego autora tego tekstu. Ja zacytuję Państwu tylko fragment po to, aby Państwo mniej więcej mogli się zorientować, jaki wydźwięk miał ten reportaż. Proszę posłuchać. Scenariusz napisali Roman Polański, Jerzy Skolimowski i Jakub Goldberg. Pierwszy z nich jest również reżyserem filmu. Kiedy wreszcie reżyser Polański był na tyle uprzejmy, że poświęcił mi kilka minut swego cennego czasu, rozmowa nasza miała przebieg następujący. Pomysł tego filmu miałem już dawno, mówi reżyser Polański. W 1959 roku przygotowywałam się już nawet do realizacji. Ale właściwie jestem zadowolony, że robię go dopiero teraz. Przez ten czas wiele się nauczyłem. Ma pan na myśli swój dosyć długi pobyt za granicą? Tutaj, prawda, pyta Ornatowski. Czy w filmie będzie coś z nowej fali francuskiej? Bo scenariusz skłania do takich przypuszczeń. Odpowiedź Polańskiego. Nie, nic wspólnego nie chcę mieć z nową falą. Poza Truffaut i Godardem reszta robi straszliwe hały. Natomiast, choć denerwują mnie filmy Antonioniego, jestem niewątpliwie pod jego wpływem. Być może przeniknie to w jakiejś formie do noża. Czy nie obawia się pan, że krytyka będzie miała do pana pretensje o ten luksusowy jacht i Mercedesa? Kogo na to stać? W filmie Batorego Odwiedziny prezydenta było tylko obszerne mieszkanie, a też były tego rodzaju zarzuty. Przepraszam pana, ale nie interesuje mnie to, co wypisuje krytyka. Nie czytam tego i nic mnie to nie obchodzi. Czy zależy panu na tak zwanym masowym widzu, czy raczej nie? Raczej nie zależy mi na tym. To jest pański debiut reżyserski w pełnometrażu. Ile dotychczas realizował pan krótkometrażowych? Tutaj odpowiedź jest Polańskiego. W kraju 5 i 1 we Francji. Oprócz tego jako aktor wystąpiłem w 11 filmach, nie licząc krótkometrażowych, w rodzaju Dwa ludzie z szafą. I tu jest ta ważna refleksja. Dosłownie ten fragment jest zaraz po tym wywiadzie. Na tym zakończyliśmy rozmowę, ponieważ trzeba było jechać na plan. Później zastanawiałem się, i to jest dosyć znaczące, po co i dla kogo robi się takie filmy. Ale odpowiedź na to pytanie znajdziemy za kilka miesięcy. Oczywiście reportaż z ekranu wywołał odpowiednie wrażenie. Natomiast szczególnie przeraził, zwłaszcza pana Bossaka, właśnie ten Mercedes, który się pojawił w filmie Polańskiego. Tutaj chodzi, proszę Państwa, o to, że jak gdyby wiadomo było ogólnie, że tą marką samochodów jeżdżą przedstawiciele wyższej administracji państwowej. I po tych interwencjach Bossaka Polański zmienił samochód na, powiedzmy sobie, na mniej niebezpiecznego Peugeota. Natomiast jak Państwo będą oglądać film, zauważą Państwo, że w przypadku niektórych ujęć zostało jednak wnętrze Mercedesa.